W obecnym futbolu gracze nie są tak przywiązani do swoich pozycji, jak miało to miejsce jeszcze kilkanaście lat temu. Dziś wielu bocznych obrońców potrafi znakomicie dośrodkować piłkę czy oddać przepiękny strzał, nie zaniedbując przy tym swoich defensywnych zadań. Ale za to muszą mieć znakomite przyspieszenie i żelazne płuca. Niektórzy obrońcy jak Kamil Glik minęli się z powołaniem, ponieważ zdobywają goli więcej niż niejeden napastnik. Zaś niektórzy z graczy ofensywnych potrafią strzelić 5 bramek w 9 minut, jak zrobił to Robert Lewandowski, lub 13 razy zapakować piłkę do siatki rywali w ciągu jednego meczu, jak uczynił to Archie Thompson w 2001 roku. Urodził się też taki piłkarz, który w 719 spotkaniach do bramki rywali trafił tylko raz. Ja teraz naprawdę nie żartuję. Piłkarz ten co prawda nie był napastnikiem, ale też nie bramkarzem czy obrońcą. Grał w środku pola i przez 20 lat swojej kariery trafił tylko raz do bramki rywali. Bo z trafianiem do siatki swojej drużyny nie miał najmniejszych problemów. Tym pechowcem jest Day Walker. Pierwszego samobuja strzelił w barwach Nottingham Forest w finale Pucharu Anglii w 1991 roku. Po 90 minutach na tablicy wyników widniał remis 1-1. Ale chwilę po rozpoczęciu dogrywki bohater dzisiejszego odcinka trafił do własnej siatki przepięknym szczupakiem, a Tottenham dowiózł korzystny wynik do samego końca. Kolejnym samobójem popisał się w meczu z Sheffield United. Był to półfinał baraży w walce o grę w Premier League. Czyli mecz ten był naprawdę bardzo istotny. Najlepsze jest to, że do tego samobójczego trafienia doszło ponownie w dogrywce. 3 minuty przed jej końcem. Jego samobój spowodował, że Sheffield United prowadziło już 4-2, a cały mecz zakończył się wynikiem 4-3. Gdyby do samobójczego trafienia nie doszło, mielibyśmy konkurs rzutów karnych. Jedyną bramkę w karierze zdobył w swoim 313 spotkaniu w barwach Nottingham Forest. Co prawda tym trafieniem uratował remis w meczu, a sama bramka była naprawdę bardzo ładnej urody. Bramkarz Jorge Rosselli w swojej karierze w 592 spotkaniach strzelił 131 bramek. Ale o tym panu można stworzyć osobny materiał. Dziękuję za każdą łapkę w górę. Pamiętajcie też, aby zasubskrybować kanał i kliknąć dzwoneczek. Do usłyszenia! Nie zapomnij ocenić tego filmu. Jeśli możesz, udostępnij go swoim znajomym oraz zasubskrybuj kanał, aby nie ominęły cię inne materiały. Do usłyszenia!